Witam Państwa serdecznie, jak prawie co tydzień ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Po powrocie z targów, międzynarodowych targów książki w Białymstoku. Będę dzisiaj opowiadał o książce nie swojej. Będę opowiadał o książce Państwowego Instytutu Wydawniczego. Bóg jeden wie, dlaczego to robię, ale robię. I chciałem o tym rzec kilka słów, ponieważ jak byłem w tym Białymstoku, to zagadałem się z koleżankami z wydawnictwa Czarne, z którymi zawsze wymieniam jakieś wyrazy, bo mają różne ciekawe rzeczy do powiedzenia. I tak mówię o tych wszystkich historiach, które tutaj wyrabiamy, a one mówią, że powinienem sprzedawać podcasty. Ja nie wiedziałem, co to są podcasty, ale mnie zaraz objaśniono, że to jest właśnie to, co teraz robimy. I okazuje się, że różni ludzie to sprzedają. To znaczy, ja jestem przekonany, że skuteczność moich podcastów jest miażdżąca. Natomiast nam nikt za to nie płaci, tak? Natomiast płaci się ludziom za te podcasty, którzy nie mają nawet 1/10 skuteczności takiej, jaką ja mam. Natomiast no, są znani z mediów, tak? Ale praktyka sprzedażowa uczy, że ci wszyscy ludzie znani z mediów albo ci wszyscy ludzie promujący swoje książki na tak zwanych znanych platformach nie mają tam ani jednego komentarza, ani jednego wpisu i nikt się tym nie interesuje. No więc ja mam inaczej, ale nie mogę sprzedawać swoich podcastów, bo póki co nikt nie chce za nie płacić. Być może kiedyś, więc na razie robię je za darmo. Jak będę miał więcej swoich książek, to przestanę opowiadać o książkach rynkowych i przestanę nakręcać te koniunktury. To może wtedy ktoś się zdecyduje. Proszę Państwa, dzisiaj mamy taki podcast. O, właśnie. Dzisiaj będę mówił o książce, która nosi tytuł Dzieje chrześcijaństwa na Litwie, wydanej przez Państwowy Instytut Wydawniczy, którą do druku przygotowała moja dawna koleżanka, która mnie pewnie już nie pamięta, Izabela Korybut-Daszkiewicz. Książka nie jest nowa, ale jest bardzo ciekawa, dlatego że z punktu widzenia naszych rozważań dotyczących wschodu Europy, z punktu widzenia naszych skomplikowanych relacji z Litwą i Białorusią, a także z punktu widzenia, z tego punktu widzenia, który ja przyjąłem pisząc o świętym Stanisławie. Zaraz wyjaśnię dlaczego, ponieważ chciałem opowiedzieć o jednym, dokładniej, o jednym z rozdziałów, o jednym z wątków tej książki. To jest praca zbiorowa pod redakcją, jeszcze tylko powiem, Wytautasa Aliszauskasa. Tłumaczem jest pani Katarzyna Korzeniewska. Proszę Państwa, chrzest Mendoga to jest coś, o co my pamięci tego nie mamy, bo to jest połowa XIII wieku. Chrzest Mendoga i jego koronacja na króla Litwy. To jest ważna rzecz. Mendog, który wysłał list i posłów do papieża Innocentego IV, zgłosił akces przystąpienia do wspólnoty krajów chrześcijańskich, a zrobił to w obliczu najazdu mongolskiego. Papież, który miał bardzo poważne kłopoty, bardzo się ucieszył z tej deklaracji, że taki pogański władca jak Mendog chce przyjąć chrzest i chce się w wierze rzymskiej koronować na króla swojego kraju. Proszę Państwa, ciekawe w tym jest to, że połowa XIII wieku to jest właśnie moment, kiedy jesteśmy po pierwszym najeździe mongolskim i dzieją się bardzo dziwne rzeczy, dlatego że księstwa ruskie są zdruzgotane i rozpoczyna się powolny i bynajmniej nietriumfalny marsz katolicyzmu na wschód. To jest ten moment, proszę Państwa, kiedy święty Stanisław zostaje kanonizowany w Asyżu, to jest ten moment, kiedy Daniel Halicki, jedyny ruski książę koronowany koroną przywiezioną z Rzymu, zostaje właśnie, ta korona mu nałożona na skronie w Chełmie, w mieście Chełmie. Proszę Państwa, to jest moment, kiedy powołuje się diecezję łukowską. Kto to pamięta? Diecezja łukowska. Dzisiaj mieszkańcom Łukowa, oni oczywiście tym, którzy znają historię, mogą o tym wiedzieć, ale większość pewnie nie ma o tym pojęcia. Patrząc na współczesny Łuków, który wygląda dokładnie tak samo jak Dęblin albo gorzej,
No, nikt by nie uwierzył w to, że w połowie XIII wieku ktoś powołał diecezję łukowską do tego, żeby stamtąd wyruszały misje na wschód. Proszę Państwa, istotna bardzo sprawa, dlatego że to jest program polityczny i program misyjny. Ja opisując to wszystko w książeczce o świętym Stanisławie, ten aspekt litewski pominąłem, dlatego że musiałaby ta książka musi być wielką panoramą, a ja nie miałem ani na to czasu, ani narzędzi, żeby taką panoramę nakreślić. Ale dzięki tej książce widzimy inne aspekty tej historii. Mamy 10 lat po najeździe mongolskim w stałym zagrożeniu, tak, ponownego najazdu, przy zniszczeniu Rusi Kijowskiej, podporządkowaniu jej Mongołom, pojawia się papieski program misyjny i polityczny, który polega na tym, żeby werbować i przekonywać do wiary katolickiej władców i magnatów ze wschodu. Oczywiście biorą w tym udział nie tylko Polacy, ale przede wszystkim Niemcy. Misjonarze ruszają do Prus, ruszają na Litwę, ruszają na Żmudź. No i chrzci się Mendog. Tyle, proszę Państwa, że chrzest Mendoga, jak to lubił żartować Paweł Jasińca, nie przyjął się. To znaczy, mało tego, że się nie przyjął, to jeszcze tradycja królowania na Litwie umarła. Szczegóły tego wszystkiego są dosyć zagadkowe, ale to Państwo te zagadki będziecie sobie sami rozwiązywać, czytając tę książkę. Natomiast przedziwne jest to, że przedziwny jest sposób, w jaki się o tym pisze. To znaczy Litwini mają taki zwyczaj, a my za nimi też, że odsądzamy od czci i wiary zarówno krzyżaków, jak i kawalerów mieczowych, jak i braci Dobrzyńskich, który założył święty Chrystian, apostoł Prus. Do świętego Chrystiana jeszcze wrócimy, mam nadzieję, po świętach. Taką niespodziankę małą szykuję. My nauczyliśmy się myśleć o tym wszystkim jako jakiejś walce niesłychanych podstępów, tak? Przy czym z tego, co tutaj czytamy, wynika, że w czasach Mendoga, być może w późniejszych czasach, może w XIV wieku, kiedy akcje krzyżackie, rajzy krzyżackie na Litwę przybrały na intensywności, wyglądało to inaczej. Natomiast w czasach Mendoga mamy sytuację taką, że on średnio potrafi zapewnić bezpieczeństwo misjonarzom, którzy poruszają się po jego terenie. A do tego jeszcze rzeczywiście wywierane są naciski przez uzbrojonych misjonarzy, czyli przez zakony rycerskie, na ludność zamieszkującą Litwę, no ponieważ w grę wchodzą sprawy, jakby to powiedzieć, dalekie od wiary, tak? Czyli podbój, werbunek do wojska, zajęcie istniejących miast i zbudowanie nowych w dogodnych miejscach na szlakach handlowych. Proszę Państwa, Mendog nie utrzymał się, został zamordowany przez swoich przeciwników politycznych wraz z synami, a chrześcijaństwo na Litwie zostało zaprzepaszczone i na ponad 100 lat. Tak? Po tych 100 latach, jak piszą autorzy, nikt już nie pamiętał dokładnie, jak to było z tym chrztem i wszystko wróciło do czasów pierwotnych. No a Litwini, jak pamiętamy, zajęli sporą część Rusi, walcząc z Ordą i tak naprawdę byli enklawą etniczną w Wielkim Ruskim Morzu, którym władali. Inną ciekawą sprawą prócz chrztu Mendoga, która mnie tutaj zainteresowała, jest próba ochrzczenia Gedymina. To się wiąże bezpośrednio z sytuacją polityczną niesłychanie złożoną w Wielkim Księstwie Litewskim oraz z tą bardzo problematyczną władzą, jaką wielcy książęta litewscy dzierżyli nad własnym ludem. Dlatego, że dobrze już umocowani w Prusach krzyżacy bardzo nie chcieli, żeby Litwa przyjęła chrzest, no bo to wykluczało całkowicie ich aktywność, jakąkolwiek aktywność na terenie Litwy i bardzo tak sprytnie i przebiegle do tego dążyli.
tutaj autorzy opisują, jednocześnie zastrzegając, że diabolizowanie zakonu niemieckiego jest grubo przesadzone, no bo krzyżacy też mieli na koncie kilka poważnych porażek, również kawalerowie mieczowi mieli kilka poważnych porażek w starciu z Litwinami. Natomiast rozgrywanie wewnętrzne pogańskich żywiołów na Litwie no, rzeczywiście miało miejsce i było dość takie perfidne i wyrachowane, a do tego no, demaskatorskie, dlatego że kiedy Litwa postanowiła się ochrzcić po raz drugi, a książę Gedymin wysłał swoich posłów do Awinionu, do papieża, no to zadeklarował chęć przyjęcia chrztu, a następnie, kiedy pojawili się legaci papiescy w Wilnie, dokąd trafili przez Rygę, okazało się, że książę tylko tak żartował, że tak naprawdę chrzcić się nie chciał, a jego sytuacja nie wygląda wcale tak różowo, jakby się mogło zdawać, że może jacyś ludzie z jego otoczenia przyjmą chrzest, natomiast on sam niekoniecznie. Raport legatów papieskich z tej wizyty jest ponoć bardzo szczegółowy i opisuje się w nim nawet płacz księcia Gedymina, który tak bardzo chciał się ochrzcić, ale tyle przeciwności miał przed sobą, że nocami szlochał i musiał ze łzami w oczach odmówić niestety duchownym tego sakramentu. Przyjęcia tego sakramentu. Proszę Państwa, czy tak było? Nie wiemy. Raczej przypuszczam, że nie. Jak sugerują autorzy, książę Gedymin obawiał się buntu Żmudzinów, którzy w zmowie z całkiem chrześcijańskimi krzyżakami próbowali wyzyskać dla siebie rozmaite przywileje albo też bardzo proste ekonomiczne korzyści w postaci brzęczącej monety. I oni to wpłynęli na księcia, żeby jednak z tym chrztem nie przesadzał. No oczywiście tym samym piłowali gałąź, na której siedzieli, ale człowiek bez dostępu do informacji, siedzący w lesie, w grupie takich samych ludzi, równie jak on przekonanych co do tego, że ma rację, no jest niestety, no nie da się mu niczego narzucić, szczególnie jeżeli nie ma pod ręką odpowiedniej siły. Także sprawy chrztu Litwy są skomplikowane, proszę Państwa, niejednoznaczne i głębokie. Szczególnie ta sprawa Mendoga, która mi się tutaj od razu rzuciła w oczy i od razu ją skojarzyłem ze świętym Stanisławem i programem politycznym papieża. Do chrztu Litwy w końcu dochodzi. Ja tylko przypomnę, że Jagiełło, Jogajła, Władysław, król Polski późniejszy, chrzcił się ponoć 6 razy. I ja tak sobie tutaj mogę się mylić, ale chyba raczej nie. 6 razy i w różnych obrządkach, no bo traktował to wszystko bardzo instrumentalnie, bardzo politycznie i bynajmniej nie było w nim grama mistycyzmu, ani też no, z wiarą różnie musiało być. Tam te wszystkie anegdoty dotyczące chrztu Jagiełły, możecie sobie Państwo przeczytać u Jana Długosza, u innych komentatorów. W każdym razie nie wyglądało to za poważnie, bym powiedział. I tylko głęboki upór i determinacja magnatów krakowskich doprowadziła do tego, że on w końcu jednak pozostał przy wieży rzymskiej. Proszę Państwa, to jest bardzo szerokie spektrum. Ja może przykładowo, bo zaczynamy od misji świętego Wojciecha i od świętego Brunona z Kwefurtu, męczennika. Te wszystkie kwestie poświęcenia i śmierci świętych są tutaj dość dokładnie omówione. Mnie ten święty Chrystian uwiódł bardzo i jego historia. I mam nadzieję, że uda mi się znaleźć i włożyć do księgarni biografię świętego Chrystiana i że to się stanie po świętach. Mamy sprawę Gedymina, mamy sprawę Olgierdowiczów, Kiejstuta i Węgrów na południowych rubieżach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z Kiejstuta pamiętamy zamordowanego w celi i cała ta romantyczna historia związana z jego żoną Birutą jest tutaj omówiona, oczywiście mocno odbrązowiona.
mamy dość dokładne informacje o zakładaniu diecezji, budowaniu katedry w Wilnie, o sieci parafii, szkołach i kościołach filialnych, o wyposażeniu liturgicznym, o mianowaniu biskupów, klasztorach, o działalności zakonów, o języku litewskim, o kultach świętych, o relacjach pomiędzy katolicyzmem a prawosławiem, o relacjach pomiędzy katolicyzmem a pogaństwem. Omówiona jest działalność bractw religijnych, obyczaje pogrzebowe, codzienność chrześcijańska, oczywiście sprawy dotyczące obecności protestantów na Litwie także. Są omówione dość szczegółowo i proszę Państwa, kończy się to wszystko. O, jeszcze jest oświecenie na Litwie i w Koronie, też bardzo ciekawe. Natomiast kończy się to wszystko, proszę Państwa, po II wojnie światowej. Ale wcześniej mamy sprawy związane z powstaniem styczniowym. Z odejściem Litwinów od sprawy polskiej, z tą całą historią, którą wszyscy znamy z wspomnień ziemian, czyli z tym, że nagle biskupi zaczęli przemawiać do wiernych po litewsku, tak, w Wilnie i w okolicach, gdzie tych Litwinów było naprawdę niewielu. To wszystko jest tutaj omówione od strony litewskiej. To jest bardzo ciekawe i ja Państwu serdecznie tę książkę polecam. Jej już nie ma za dużo, więc ja nie wiem, czy ja ją jeszcze w ogóle mam, to jest najlepsze, bo chyba wyciągnąłem wszystko z wydawnictwa i jeżeli, no to będę gdzieś szukał po mieście, żeby ona jednak była. Na pewno jest w hurtowniach, więc tak jak mówię, nie jest to książka nowa, nie zostało jej wiele, a wznowiona na pewno nie będzie. Bardzo przepraszam. Więc jeszcze raz, proszę Państwa, Dzieje chrześcijaństwa na Litwie. Praca zbiorowa pod redakcją Wytautasa Aliszauskasa. Przełożyła Katarzyna Korzeniestka. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do następnego razu.